poczujemy moc, że tak powiem, momentu obrotowego silnika elektrycznego. O ale przyspieszenie, ja ruszamy w drogę, zapraszam Was na przejażdżkę ze mną, Teslą, to jest model 3. Pierwsze wrażenie jest takie, że słyszę jakieś plastiki w samochodzie za jakieś 200 tysięcy złotych. Słyszę skrzypienie plastików. Może teraz pomyślicie, że jestem wybredny, ale wyraźnie słyszę toczące się opony. Ja nie chcę, żebyście traktowali tego testu jako test. Ja nie robię testów samochodu. No właśnie, przyjechaliśmy do Tesli. Chciałem podziękować salonowi w Edynburgu, salonowi Tesli w Edynburgu za udostępnienie samochodu. Znaczy, tak jak mówiłem, nie do testu, bo ja nie jestem dziennikarzem motoryzacyjnym, tylko do takiego odczucia, tak, dla przeciętnego użytkownika, czy warto kupić ten samochód. Pierwsze wrażenie jest bardzo pozytywne, jest tu bardzo komfortowo, bardzo dużo miejsca, jasna kolorystyka, no mi się bardzo podoba. Dobra, jedziemy w drogę, będę Wam opowiadać po drodze. Też kilka ujęć samochodu zrób, nie? Nie cały czas. No dobra, no to ruszamy w drogę. Zapraszam Was na przejażdżkę ze mną, Teslą, to jest model 3. No to śmigamy. Włączmy sobie teraz drive. Mamy drive. I śmigamy. Pierwszy raz jadę samochodem elektrycznym. Wcześniej mieliśmy hybrydowego Lexusa, więc wrażenie jest podobne. Wrażenie, jeśli chodzi o ruszenie z miejsca, no bo hybryda też ruszała na elektrycznym silniku, a później, wiadomo, przełączało się to na spalinówkę. No jest przede wszystkim cicho. Jest bardzo cicho. Słychać tylko... No właśnie coś tam słychać, jakieś skrzypienie plastików. Także pierwsze wrażenie jest takie, że słyszę jakieś plastiki w samochodzie za tam, nie wiem ile kosztuje trójka, chyba coś około 40 tysięcy funtów, to by było jakieś 200 tysięcy złotych. Słyszę skrzypienie plastiku. No okej, dobra, nie będę się czepiał, ale takie jest moje pierwsze wrażenie. Dobra, śmigamy. Certified badass. Jest fajnie, jest cały czas cisza. Słychać tylko toczenie się opon. Może teraz pomyślicie, że jestem wybredny, ale wyraźnie słyszę toczące się opony, także wyraźnie ten dźwięk z toczących się opon przedostaje się do samochodu. No ale okej. Jeszcze raz sprawdzimy, jak przyspiesza samochód elektryczny. Jeszcze raz poczujemy moc, że tak powiem, momentu obrotowego silnika elektrycznego. O ale przyspieszenie, ja... Wiesz, jak otworzyć drzwi? Tu masz taki przycisk. Ten? No. No samochód elektryczny, wszystko musi być elektryczne. Teraz parę ujęć Wam pokażę. Białe siedzenia z ekologicznej skóry, przynajmniej ja tak sądzę, nie sądzę, żeby to była prawdziwa skóra, bo jak to w samochodzie elektrycznym. Miejsca z tyłu, kurde, ja mam 1,70 m, prawie 5 cm wzrostu i popatrzcie, ile mam miejsca. Na kolana tu mam jeszcze z 10 cm do tamtego siedzenia. Fajny jest ten panoramiczny dach, jest praktycznie na cały dach jest praktycznie panoramiczny. Biała perła kolor, tak? To perła chyba. Tak. To jest model 3. Tak jak wspomniałem, Tesla model 3. To są kołpaki, jakaś porażka, no ale okej, to jest elektryczny samochód. Teraz Justyna Wam pokaże bagażnik. Nie znam się na tym litrażu, ale tu jest na pewno z 500 litrów. Ja się tu na pewno zmieszczę.
patrzcie na to. Ale jeszcze masz z tyłu miejsca trochę. Jeszcze za mną położyłaby się tu jedna osoba. Także jest naprawdę dobrze. Nie jest kanał motoryzacyjny. Ja się nie znam na samochodach, od razu mówię, jestem przeciętnym Kowalskim i przeciętny Kowalski wam powie, co sądzi o samochodach elektrycznych marki Tesla. Chciałem wam otworzyć przedni bagażnik, ale powiem wam szczerze mówiąc, że nie mogę znaleźć wajchy, przycisku. Duży schowek tutaj dla kierowcy od razu. Ojejku, kurczę, butelka, ta butelka jest 0,3, tak? 0,7 i ona się mieści bez problemu, jeszcze druga by się tam zmieściła. Schowek w podłokietniku też jest całkiem duży. Też się ta butelka mieści bez problemu i pewnie chłodzony jest jeszcze. Nie ma tutaj klasycznego tego glove boxa. Wiecie, o co chodzi? Schowka na rękawice, jak to nazywają. No nie wiem, czy to nie jest to, tylko trzeba jakoś otworzyć. A może i to jest to. Sorry za tak nieprofesjonalny test, ale tak jak mówiłem, my jesteśmy zwykłymi szarakami. Białe wnętrze. No, fajna rzecz, fajna sprawa. Ale powiem wam, że zajeżdża tu kiczem. Takim plastikiem. Ten ekran jest mega. Wszystko tak naprawdę można pewnie, wszystkim można tak naprawdę sterować. A, tu się otwiera. Widzieliście ten myk. Z ekranu otwiera się klapę przednią. No i tutaj mamy drugi bagażnik. Dla psa. Na przykład dla psa. My mamy akurat kota, więc... Ale spokojnie tutaj pomieścicie tego, co nie zmieścicie z tyłu. Czy jakieś narzędzia, czy... A właśnie, pokażę wam. A z narzędzi to jest tylko... Do polowania. I jedyną rzecz, którą możecie sobie sami wlać, to płyn do spryskiwaczy. Słuchajcie, nie chcę, żebyście pomyśleli, że jestem jakiś maruda. Elektryczne samochody są zajebiste i naprawdę się świetnie jeździ tym autem. Przyjemność jazdy jest ogromna, moc jest pod nogą cały czas. Komfort jazdy, wygoda jest super. Tak jak mówiłem, ten samochód jest bardziej nastawiony na komfort niż na sport, ale jest ok na zakrętach, nadal się fajnie trzyma na zakrętach. Dla mnie elektryk nie jest dlatego, bo tak jak mówiłem, ja po pierwsze lubię usłyszeć jeszcze basowy dźwięk dużego silnika pod maską i nie lubię godzinami ładować samochodu. Tu jest mniej więcej w pełni naładowana bateria, no tam może 95%. Pokazuje mi tutaj 318 mil, czyli jakieś w okolicach 500 km, pod warunkiem, że jeżdżę super przepisowo, bo jak nie będę jeździł przepisowo, tak jak jeździłem, gdzie tam nagle przyspieszałem, zwalniałem, przyspieszałem, korzystałem, że tak powiem, z mocy tego auta, to spadnie gdzieś do 200 mil, czyli jakieś 300 czy 150 km. I to mnie właśnie wkurza. To jest dla mnie argument na minus. Jak te baterie w przyszłości będą lepsze i szybciej ładowały się będą, to kiedyś pewnie kupię elektrykę. Myk, który mi się bardzo podoba. Ja już się z czymś takim spotkałem i szczerze mówiąc uważam, że to jest bardzo fajna sprawa. Nie włączę kierunkowskaza i spróbuję zmienić pas. Nie ma opcji. Od razu mnie odbija. Jest kamera, jest jakiś system, który wykrywa tą przerywaną linię na środku jezdni. Nie włączysz kierunkowskaza, to cię po prostu odbija od razu. Ma większy, jeszcze większy tablet. Ale jakie koła. Jeszcze raz chciałem podziękować Tesli w Edynburgu, w Szkocji, za udostępnienie samochodu do testu. Wrażenia są bardzo pozytywne. Jeżeli nie przeszkadza wam to, że trzeba samochód tam powiedzmy co 400, 350, 400 km ładować przez kilka godzin i nie przeszkadza wam to, że nie słychać silnika i nie przeszkadza wam to, że troszkę tam kiczu w środku jest, czyli trochę takiej taniości, tanich plastików, jakieś tam skrzypienie słychać tych plastików. Jeśli takie rzeczy wam nie przeszkadzają, to Tesla jest dla was, to elektryk jest dla was. Mi takie rzeczy przeszkadzają. Kiedyś pewnie kupię elektryka, ale tak jak mówiłem, jak ta technologia będzie
lepsza. W sensie ładowanie samochodu na full będzie trwało pół godziny maksymalnie, natomiast zasięg będzie z 800-1000 km. Bo wiem, że technologicznie jest to możliwe, bo poczytałem sobie trochę o tym i nie wiem, dlaczego nie mogę tego zrozumieć, dlaczego to jeszcze nie istnieje, dlaczego... No sami rozumiecie, co mam na myśli. W każdym razie polecam przejechać się Teslą, bo wrażenia są fajne. Trzymajcie się. Pan oczywiście był bardzo miły. Po jeździe testowej chciał nam od razu sprzedać Teslę. Oferował nam różne warianty finansowania samochodu. No szczerze mówiąc, nie chciał nas wypuścić z salonu. Nie dziwię mu się, że chciał nam sprzedać Teslę. Samochód kosztuje w tej konfiguracji, w której my jeździliśmy, 250 tysięcy złotych, tak? 50 tysięcy funtów, no tak więcej niż 250 tysięcy, jakieś 260, 270 tysięcy, ale tak jak mówiłem, jeszcze po raz kolejny, po raz czwarty czy piąty, za te pieniądze na dzień dzisiejszy kupiłbym coś innego, coś z silnikiem spalinowym, hybryd, coś hybrydowego najlepiej.